zbliżają się radosne święta Bożego Narodzenia. Ich przeżywaniu towarzyszy szczególny nastrój, nastrój rodzinny. Spotykamy się dziś, by ten szczególny dzień przeżyć na nowo, jak co roku, radość Bożego Narodzenia. Tej nocy anioł przyszedł do Józefa. Zbudźcie dzieciątko, choć tak słodko śpi. Judea dziś to niebezpieczna strefa i policzone małych chłopców dni. Namiestnik Herod ciągle drży w obawie, że chociaż władzę cieszy jego dłoń. I rzymski cesarz patrzy nań łaskawie, to w rączkach dzieci może kryć się broń. Dzisiaj spotykają się na wieczerzy wigilijnej panie z klubu nauczycielskiego IZIS oraz z Bogatyńskiego Stowarzyszenia Amazonki. Taką wigilię organizujemy już po raz szósty. Zawsze organizujemy wigilię wspólnie. Również w ciągu roku organizujemy wspólne akcje i uznałyśmy tutaj z panią Wandą Trojanowską, szefową Stowarzyszenia Nauczycielek, uznałyśmy, że wspólna wigilia powinna nas właśnie zjednoczyć jeszcze bardziej. Z tradycją również jest to, że organizujemy wieczory poezji, przy okazji wieczory poezji wigilijnej. Panie przygotowują wiersze, przygotowują kolędy i właściwie ta poezja wigilijna wprowadza nas w nastrój świąteczny. Im wydaje mi się, że po prostu jest to taki bardzo wzruszający moment. Warto chyba podkreślenia. Hej, noc grudniowa, na brzegu Lysy, dziecię witajmy w tej okolicy. Serce bije mocniej, jak ma się wiarę i wiedzę, że tak wspaniałe stowarzyszenia żeńskie funkcjonują w Bogatyni. W Polsce tylko wieczerze wigilijne zasiada ono wtedy, kiedy wszyscy byli w domu. I patrząc po was wszystkich, widzę, że wszyscy są w domu. To stanowicie jedną wielką rodzinę. I szuka serca. Hej, mały, nie płacz, nie kwil jedyny. Choinkę popatrz, tobie stroimy. Drzewko zielone, pięknie olśnione. Wielką radością, naszą miłością. Przy łamaniu się opłatkiem przekażemy sobie życzenia wszystkiego, co dobre. W tym słowie wszystkiego, co dobre, zawierają się życzenia szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności. Tego państwu życzę. Życzę zdrowych, wspaniałych, wesołych, rodzinnych świąt, ale także życzę wspaniałych dni w nowym roku, wszystkiego dobrego. No i życzę tej wspaniałej działalności, żeby to wszystko, co sobie planujecie, się udawało. Niech te święta będą piękne i niezapomniane. Niech magiczny wieczór wigilijny przyniesie ludziom pokój, spokój. I niech Boże Narodzenie spędzą wszyscy przy wigilijnym stole w rodzinnym gronie. A mieszkańcom Bogatyni życzę wspaniałego nowego roku pełnego optymizmu, wiary, nadziei, szczęścia, miłości, żeby wszyscy ludzie byli życzliwi i oby taki dzień jak ten wieczór wigilijny był każdy dzień nowego roku 2014. Przystąpmy do szopy, uściskajmy stopy Jezusa maleńkiego.
który swoje bóstwo wydał na ubóstwo dla zbawienia naszego. Zawitaj, Zbawco narodzony z przeczystej panienki. Gdzie berło? Gdzie twoje korony? Gdzie berło? Gdzie twoje korony, Jezu malusieńki? Gdzie berło? Gdzie twoje korony? Gdzie berło? Gdzie twoje korony? Zdrowych, pogodnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Życzę przede wszystkim zdrowia. Ja zawsze bardzo cenię właśnie życzenia, które mówią o zdrowiu, ponieważ my, panie ze Stowarzyszenia Amazonek, które przeszłyśmy ciężką chorobę nowotworową, wiemy, jak bardzo zdrowie jest cenne i jak jest nam przykro, kiedy szwankuje nam organizm, kiedy to zdrowie tracimy. Dlatego wszystkim życzę dużo, dużo, dużo zdrowia. A jeżeli będzie zdrowie, to będzie i nadzieja, i chęć do pomagania innym ludziom i do tego, aby żyło nam się tutaj w naszej gminie jak najlepiej. Życzenia szelm, w wieku gwiazdo wprost.